Zaprezentowane na tej planszy po Państwa lewej stronie jest to teren, który w planie ogólnym zapisany jest na usługi sportu i tutaj nad tym pracowały dwie pracownie, pracownia moja i pracownia pana architekta Andrzeja Kusztelaka. Staraliśmy się wspólnie z całym zespołem tutaj z miasta, który wspierał nas, opracować tak ten teren, żeby pomieścić te obydwie funkcje, które mają swój, jakby potrzebują swoją przestrzeń, plus dodatkowe takie rzeczy jak cała infrastruktura parkingowa i drogowa, obsługa komunikacyjna. Na dzisiaj efektem tego całego tutaj naszego procesu projektowego jest, ja może na chwilę odejdę stąd, króciutko tylko pokażę. Zostało to zaprojektowane w ten sposób, bo tutaj mamy ulice zewnętrzne, że w planie ogólnym jest zapisana tutaj funkcja ciągu pieszego, który rozcina nam te dwa elementy i w ramach naszej tutaj pracy przy tym temacie zostało to tak wydyskutowane, żeby te dwa elementy połączyć. Jest tutaj właśnie centrum Aquapark, centrum to wodne i hala wielofunkcyjna, o której już mówił pan prezydent. I trzeci obiekt, centrum edukacyjne OPEC. W tym miejscu, żeby spiąć te wszystkie kierunki, dodatkowo został zaprojektowany taki pas miękki w zieleni, który da jakby takie wspólne połączenie tych trzech obiektów i pozwoli, powiedzmy, ludziom, którzy przyjdą tutaj, czy do centrum, do aquaparku, czy jeżeli znajdą się na jakiejś imprezie w tej hali wielofunkcyjnej, będą mieli troszeczkę taki tutaj oddech, będą mogli się gdzieś rozejść. Dodatkowo od tej strony został zaprojektowany parking zewnętrzny i garaże podziemne z wjazdami i wyjazdami. Z tej strony, co więcej opowie pan architekt Kusztelak, jest przeznaczony teren pod parking dla samochodów osobowych obsługujących aquapark. Jako że te obiekty wymagają też sporej obsługi komunikacyjnej, dużego ciężkiego sprzętu i dojazdu, od tej strony został zaprojektowany taki plac techniczny, na który będą mogły zjeżdżać wszystkie samochody obsługi technicznej, zawodników, plus ewentualnie, jeżeli będą organizowane inne imprezy, jest tu przewidziany zjazd i będą mogły zjeżdżać tutaj duże samochody ciężarowe, popularnie nazywane tirami, które też będą mogły w ramach połączenia obydwu obiektów, ten Taniecka, to zagłębienie, obsługiwać oba obiekty. Ja mówię tak skrótowo, nie będę się rozwodził, bo temat i projekt jest, obydwa projekty są dość duże i dość mocno skomplikowane, ale generalnie ten teren tutaj wspólnie z panem architektem podzieliliśmy między te dwie funkcje, dyskutując z panem prezydentem, z panią prezes, żeby stworzyć fragment takiego wspólnego centrum, które by te różne aktywności obejmowało. I to, co już tutaj sporo powiedział pan prezydent, postawione zostało zadanie, żeby ta hala była multifunkcjonalna, żeby była dla sportu, ale też, żeby na co dzień mogła pracować jako taki obiekt zarabiający, biznesowy. Stąd jest przemyślana w ten sposób, żeby od toru kolarskiego poprzez inne dyscypliny sportowe, mamy tam zaprojektowane przeróżne wymiary boisk, które da się jakby wkomponować. Mogą się tam odbywać targi, mogą się odbywać koncerty i przy maksymalnym rozłożeniu trybun jesteśmy w stanie zmieścić tam ponad 5 tysięcy kibiców, co daje nam możliwość na to, żeby zorganizować
tego typu imprezy jak Mistrzostwa Europejskie Siatkówki, czy nawet chyba Światowe. Tak, bo to jest bardzo ważne, żeby organizować imprezy na określonym poziomie, na przykład niezależnie czy to jest siatkówka, czy to jest koszykówka, czy piłka ręczna, musi być określona przez daną federację minimalna liczba krzesełek. I myśmy to tak zaprojektowali, że te minima tutaj są i dlatego w przyszłości będziemy zabiegać o tego typu imprezy, już jakieś rozmowy wstępne, na przykład jeżeli chodzi o siatkówkę, zresztą z panem przewodniczącym toczyliśmy i jest taka szansa, aby Grudziądz był współorganizatorem tego typu imprezy. Ja jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Ta lokalizacja tego kompleksu jest bardzo dogodna komunikacyjnie. On jest zlokalizowany, tak jak powiedziałem, przy przecięciu ulicy Konstytucji 3 Maja, ulicy Kulerskiego i ulicy Soskowskiego, ale jest zlokalizowany no nieopodal węzła autostradowego. To jest duża dostępność przy właśnie organizacji różnego rodzaju imprez, czy to sportowych, czy koncertów, ale też jest nieopodal dzisiaj pętli tramwajowej, ale planowanego węzła multimodalnego, który będzie budowany na Żądzu, czyli takiego połączenia tramwaju z autobusem. Co więcej, jak Państwo doskonale wiecie, dzielnica Żądz jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Grudziądza. Tam dzisiaj powstaje najwięcej budynków mieszkalnych. Tak będzie też w kolejnych latach, a więc jakby dostępność do tego kompleksu będzie bardzo dobra, a myślę, że też dla no nie tylko tej dzielnicy, ale też to ma służyć wszystkim Grudziądzanom, ale też wykorzystywane na przykład w godzinach przedpołudniowych przez dzieci, a jest to dzielnica właśnie też ludzi młodych, bo w tych nowych zasobach no, najczęściej właśnie mieszkają czy zamieszkują rodziny z małymi dziećmi, czyli to są potencjalni właśnie uczestnicy tych kursów nauki pływania czy skorzystania z tej chociażby rozrywki wodnej. To tyle tytułem takiego jeszcze zupełnie. To jeszcze takich kilka danych, powiedzmy, technicznych, żeby zapewnić wszelkie jakby połączenia, a jednocześnie bezkolizyjność. Obiekt tej hali sportowej został zaprojektowany, jedna kondygnacja podziemna, która pozwala nam umieścić tam wszystkie techniczne pomieszczenia plus szatnie, tam jest na dole pokazany ten rysunek. Pokażmy to. Mamy tutaj, to jest ta kondygnacja podziemna połączona z parkingiem. Ja już się nie wtrącę. Tak, od tej strony mamy garaż, od tej strony mamy to, co wcześniej pokazywałem, ten plac obniżony na minus 5 metrów w stosunku do posadzki zera hali. Daje to nam możliwość, że z dwóch stron mamy możliwość jakby zasilania tej hali oddzielnie dla uczestników, kibiców tego obiektu, plus od tej strony jest możliwość jakby dojazdu technicznego dla zawodników ze sprzętem, z różnymi urządzeniami. Także tu znajdują się pomieszczenia techniczne, szatnie, w szczegółach nie będę opowiadał, plus dodatkowo część taka rekreacyjno-sportowa, sale rozgrzewki i cała masa pomieszczeń technicznych. Bezkolizyjnie można dostać się do tego obiektu z garażu. Są dwie klatki schodowe, z których to klatek schodowych możemy się dostać na górę obiektu lub na poziom zera, na poziom parteru. To, co mówił właśnie pan prezydent, podstawowym takim zadaniem było to, żeby można było w tej hali organizować różne imprezy. Elementem głównym jest tor kolarski, natomiast po
rozebraniu fragmentu tego toru kolarskiego, co sprawdzaliśmy ze specjalistycznymi firmami, które się tym zajmują, możemy organizować w tym momencie... Teraz mamy wersję z torem kolarskim. O, właśnie, z torem kolarskim, gdzie tutaj mamy tor, wewnętrzny tor kolarski, tu jest ta przestrzeń tego śródtorza, na którą dostają się zawodnicy bezpośrednio prosto z szatni. Natomiast tu mamy część trybun, które są przeznaczone do wykorzystania w momencie, kiedy będą to zawody właśnie dla kolarzy. Jeżeli rozbierzemy część tego toru kolarskiego, wtedy możemy organizować na tej przestrzeni na przykład jakieś rozgrywki. Całość została tak zaprojektowana, że spod trybun tego toru kolarskiego wysuwane są automatyczne trybuny, które zwiększają nam ilość osób, które mogą uczestniczyć w tej imprezie. Maksymalne wykorzystanie następuje przy... To była siatkówka, momencie, powiem, trzeci zawody sportowe chyba. Tam jest, nie, też nie. Momencie, siatkówka była. To jest siatkówka? A, to jest siatkówka, przepraszam, bo się marnie wydrukowało troszeczkę. Ups. W momencie, kiedy mamy konieczność zorganizowania jakichś zawodów z dużą ilością kibiców, tutaj mamy przeznaczoną przestrzeń na pełnowymiarowe boisko do siatkówki ze strefą bezpieczeństwa, natomiast w tych fragmentach dodatkowo przewidziane są, jest możliwość wybudowania tymczasowych trybun w konstrukcji metalowej. W sumie daje nam to około 5,5 tysiąca ludzi, którzy mogą wejść na tego typu zawody sportowe. O, przepraszam. Tu jest ten wariant, o którym mówiłem, że są inne zawody sportowe i znowu część trybun jest automatycznie wysuwana spod trybun stałych, które są tutaj w kolorze niebieskim i mamy całą tę przestrzeń, którą możemy wykorzystywać do różnych funkcji. W momencie, kiedy na co dzień byłby to tor kolarski, który jest w tym momencie, w ten sposób pokazany, też jakby istnieje możliwość podziału jeszcze tej przestrzeni, bo tak naprawdę, kiedy zawodnicy trenują, nie ma zawodów, to cała ta przestrzeń jest przestrzenią do wykorzystania. I tu są przewidziane do podwieszenia, do konstrukcji dachu siatki, gdzie można, powiedzmy, zorganizować 2, 3, 4 różne boiska treningowe. Może być to badminton, bo ktoś wynajmie tę halę, może być to jakiś aerobik, mogą być różne inne imprezy i to daje możliwość taką, że jeżeli mamy obok aquapark, centrum wodne, na dole mamy siłownię plus centrum rehabilitacji odnowy biologicznej, jest możliwość jakby to, co mówił już pan prezydent, że na co dzień mogą się odbywać jeszcze mini zajęcia sportowe, rekreacyjne, można ten obiekt, powiedzmy, wykorzystywać 7 dni w tygodniu w dowolnym czasie. Przepraszam, a demontaż tego toru kolarskiego, jaki to jest czas? Czy państwo się orientowali? No bo jeżeli mecze siatkówki, piłki ręcznej, to będzie trzeba ten tor rozebrać. Trwa to kilka dni. Ja powiem tak, tor kolarski w Pruszkowie, montaż, gdzie nie było nic, został w 14 dni w całości złożony i zmontowany. Tutaj, jak rozmawiałem z taką specjalistyczną firmą, która zajmuje się tym, musiałoby być to inaczej przygotowane, pewne moduły, które byłyby w tym momencie rozbierane i składane w całość. Ale mówi pan, że automatycznie będzie wyjeżdżała widownia, więc część elementów jakby działa automatycznie, tak? Automatycznie w momencie, kiedy rozbierzemy ten fragment toru.
Całość została zaprojektowana tak, że wśród torze jest na poziomie minus 1,50 m w stosunku jakby do zera toru. Sam tor dość mocno podnosi się do góry. To jest wykształtowane w ten sposób, że minimalny spadek około 10-15% jest w tym miejscu, natomiast tutaj około 45 stopni. Czyli, że tak powiem, na wirażu, żeby dać możliwość szybkiej jazdy, jest to w ten sposób zrobione. I w tym miejscu mamy taką sytuację, że jeżeli rozbierzemy ten fragment toru, to pomiędzy jakby końcem trybun a zerem toru mamy około 3,30 wysokość i jest tam taka zaprojektowana kieszeń, z której wysuwamy automatycznie trybuny. Te trybuny, które były pokazane, o, chociażby tutaj, momencie, podniosę to do góry. W tym miejscu te trybuny wyjeżdżają jakby spod trybun stałych, które te przewidziane w konstrukcji żelbetowej, natomiast to są trybuny wysuwane automatycznie. Te pojawiają się tutaj w tym miejscu. Tylko co jeszcze warto podkreślić, bo normalnie inne dyscypliny mogą korzystać też z tego boiska przy całym torze. To znaczy, tak, my mówimy tutaj o zwiększeniu publiczności. Tak, no bo w przypadku toru kolarskiego mamy publiczność na poziomie chyba 2,5 tysiąca. Tak. Więc jeżeli nie będzie konieczności zwiększenia liczby krzesełek, czyli nie będziemy mieli dużych zawodów, takich, gdzie będzie potrzeba 5 tysięcy czy ponad 3 tysiące, no to ten tor może normalnie funkcjonować, a inne zawody, czy to koszykówka, czy siatkówka, mogą się odbywać. Tak. Tak. Zresztą słuchajcie, to są akurat najnowocześniejsze rozwiązania i myśmy przeanalizowali, jak tego typu obiekty funkcjonują w Europie. Jest kilka tego typu obiektów i myślę, że one są pewnym wzorcem dla realizacji tej inwestycji. Tutaj mamy pokazane różne rodzaje do różnych dyscyplin sportowych. No i to, co powiedział tutaj pan prezydent, w momencie, kiedy rozbieramy ten tor, bo jest taka potrzeba, bo będzie pewność, że aż tylu kibiców się pojawi, mamy wtedy dodatkową możliwość zrobienia tego. Jeżeli nie, no to przy działającym torze mogą się odbywać tutaj wszelkie zawody sportowe, halowe, prawda? I to, co mówiłem też wcześniej, że całą tę przestrzeń jakby w momencie, kiedy nie ma imprezy sportowej, można dodatkowo wykorzystać na różne aktywności sportowe. Także tutaj daje to możliwość takiego połączenia treningu z rekreacją, z dodatkowymi jakimiś funkcjami, które, jeżeli będzie taka potrzeba, można tutaj to realizować. Mamy jeszcze wersję koncertową, tak? Tak, jest jeszcze wersja koncertowa i to jest też w zależności. A, to jest, że ewentualnie po rozbiórce toru, w momencie, kiedy nie wysuwamy tutaj trybunu, uzyskujemy dość sporą powierzchnię, gdzie powiedzmy możemy targi, eventy, no kwestia jest, co powiedzmy będzie potrzebne. I tu, o, dzięki. I tu mamy jeszcze taką jedną przymiarkę, w zależności od tego, jaki to będzie koncept, jaka będzie potrzeba, ale podobnie jak przy tych dużych zawodach, powiedzmy, że możemy w jakimś zakresie ustawić te rozbierane trybuny. Tu mamy trybuny nasze stałe i wysuwane i scena. Oczywiście przy różnego rodzaju koncertach, no jest kwestia jakby aranżacji przez kogoś, kto organizuje już ten konkretny koncert, jaki to jest zespół. Jeżeli będzie to jakiś zespół młodzieżowy, to wiadomo, że najlepiej jest jakby płyta jest wtedy najważniejsza, gdzie młodzież przychodzi, sobie skacze i bryka, nikt nie chce być na trybunach. No to są, ale mamy możliwość jakby wielorakiego wykorzystania różnych tutaj, zorganizowania różnych funkcji. Nie, wydaje mi się, że bardzo dziękujemy. Przejdźmy do tej części wodnej. Może
żebyśmy mogli przybliżyć troszkę tą część wodną Centrum Sportu i Rekreacji. Andrzej Kusztelak, pracownia projektowa, reprezentuje firmę projektową, w której powierzono właśnie tą część wodną. Znaczy, Państwo się specjalizują w tego typu realizacjach. Zajmujemy się tym już od blisko 20 lat, także postaramy się podzielić tutaj naszym doświadczeniem. Ja może tylko dwa słowa w uzupełnieniu zagospodarowania terenu, który dosyć bogato został omówiony przez kolegę architekta Prokowskiego. Nasz obiekt zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku kwartału ma ekspozycję południową, która dla nas jest istotna. Ta ekspozycja południowa nie jest już obciążona żadnymi parkingami, żadną infrastrukturą towarzyszącą, co pozwala nam raz, że prawidłowo oświetlić nasze hale basenowe, dwa, że ekspozycja tych basenów zewnętrznych również ma prawidłowe ustosunkowanie w stosunku do stron świata. Zlokalizowanie po stronie północnej parkingu z wjazdem od projektowanej ulicy Kruczkowskiego. Soskowskiego. Tak. Powoduje, że w tym rejonie tego wjazdu głównego i zlokalizowanego parkingu zlokalizowane zostało główne wejście do naszego obiektu. To główne wejście, tym głównym wejściem wchodzimy do pawilonu szatniowo-sanitarnego, który poprzedzony jest holem wejściowym z linią kas elektronicznego systemu obsługi klienta. Tutaj tak na dobrą sprawę rozdawane są klientom transpondery, które decydują o tym, do których stref tego budynku klient będzie mógł się dostać. I tak przez koedukacyjną szatnię oraz zespoły sanitarne wchodzimy bezpośrednio w największą ze stref, strefę części komercyjnej basenu, w strefę głośną. W tej strefie głośnej mamy zlokalizowane dwie główne niecki rekreacyjne, z czym jedna z tych niecek jest niecką wypływową z możliwością wypłynięcia na zewnątrz obiektu. Oprócz tego w strefie głośnej zlokalizowano mamy wieżę ze zjeżdżalniami i ze strefą hamowni. Z tej strefy głośnej mamy możliwość oczywiście też wyjścia bezpośrednio na zewnątrz, na plaże zewnętrzne. Tam zlokalizowane mamy jeszcze wodne place zabaw, brodziki dla dzieci. Wewnątrz też jest przewidziany brodzik dla dzieci oraz wanny jacuzzi. Przez to wejście komercyjne, wchodząc w strefę głośną, z tej strefy jesteśmy przejść w stanie w strefę relaksacyjną, w strefę cichą, w której też mamy dwa baseny, z czego jeden basen wypływowy, ale oprócz tego mamy jacuzzi z solankami, z których no, tutaj ten rejon słynie. I w tych solankach, w tych wannach jacuzzi możliwe byłoby zlokalizowanie wody solankowej o różnym stopniu stężenia. Od 8, znaczy od 1,5 nawet do 8%, jeżeli byśmy się oparli na tutaj wydobyciu lokalnym. Jeżeli byśmy chcieli korzystać z wydobyć innych, zewnętrznych, to stężenie mogłoby być nawet większe. Oprócz tych stref głośnej i cichej, mamy strefę sportową, do której oczywiście możliwość wejścia bezpośredniego z plaży też istnieje, ale z uwagi na to, że ta część sportowa może być wykorzystywana niezależnie przez grupy zorganizowane czy przez szkoły, dedykowane temu wejściu również są dwa oddzielne zespoły szatniowo-sanitarne grupowe, które bez konieczności angażowania tej szatni ogólnej mają możliwość obsłużenia tej strefy sportowej. W strefie sportowej mamy basen 25-metrowy, sześciotorowy, oprócz tego basen do nauki pływania o długości 1/3 50 metrów, to jest 16 tam z kawałkiem. I na tym można powiedzieć, że funkcja tych hal basenowych
się kończy. Mamy pawilon, który jest dostępny również z plaż z hal basenowych, i to jest pawilon z zespołem saunaryjnym i z zespołem balneologicznym. Wejście, tak jak wspomniałem, bezpośrednio z plaż basenowych, zarówno ze strefy głośnej możliwe, jak i ze strefy cichej. Oczywiście te wszystkie przejścia są kontrolowane przez tripody i transpondery, których użytkownicy no, mają wykupione odpowiednie strefy i mogą korzystać z tych atrakcji. No oczywiście ja bym mógł te wszystkie poszczególne atrakcje w tych saunach omawiać, ale to może trochę szkoda czasu, żebyśmy to tak szczegółowo rozpatrywali. To, co miałoby ten obiekt wyróżniać spośród innych, to na pewno jest ta część solankowa i część balneologiczna, na którą by tutaj było, no, byłby postawiony duży nacisk, ale również druga rzecz, która ten obiekt miałaby wyróżnić w stosunku do innych, to jest basen widokowy, który umieszczony byłby jak gdyby na wyniesieniu, czyli na kondygnacji, na andresoli hali, do którego dostawalibyśmy się z plaży klatką schodową, którego też moglibyśmy wypłynąć na zewnątrz i z którego mielibyśmy widok zarówno w halę tą wewnętrzną, jak również w strefę tych basenów zewnętrznych z poziomu plus jeden. Uzupełnieniem całości będzie oczywiście strefa gastronomiczna, która pozwoli klientom tego kompleksu pozostać w nim przez, no, można powiedzieć, cały dzień. Dostęp i windą, i klatką schodową. Strefa gastronomiczna jest nad tym pawilonem saunarycznym. Elementem uzupełniającym byłby powtórzony zespół szatniowo-sanitarny na piętrze, który w jednej części stałby się zapleczem dla siłowni i sali fitness, które by nad halą, nad tą częścią szatniowo-sanitarną wyjściową się znalazły, jak również w okresach szczytu obciążenia tego obiektu, wiadomo, że latem to obciążenie będzie dużo większe, byłoby funkcją uzupełniającą możliwość obsługi osób, które przebywają w samej strefie basenowej. W tej chwili mamy przewidzianych wszystkich około 1200 szafek, co daje możliwość przebywania jednoczesnego około 900 osobom jednocześnie w obiekcie, jeżeli byśmy wykorzystali obie te szatnie. Z takich danych charakterystycznych, o których by należało wspomnieć, zaprojektowane zostało około 1800 metrów powierzchni lustra wody, jeśli chodzi o baseny wewnętrzne, i około 1500 uzupełniających basenów zewnętrznych. To też stanowi o atrakcyjności, czy o skali atrakcyjności tego obiektu. Tu jeszcze mamy chyba takie... No może tak, jest kilka takich ujęć wnętrza, które może przybliżą trochę te strefy. Widzimy tutaj właśnie tą strefę głośną z tym basenem wyniesionym oraz z basenem, który został zlokalizowany pod nim. Tam mamy widok w strefę tą relaksacyjną, cichą. Tu widzimy strefę sportową, a to jest ta relaksacyjna, cicha. Tu jeszcze mamy... Chyba to ujęcie w jakimś stopniu najbardziej oddaje charakter tego miejsca. Mamy strefę hali cichej, ten basen wyniesiony, widokowy na piętrze z przelewem typu Infinity, oraz strefę głośną z widoczną wieżą i zjeżdżalniami. Ta część to jest strefa basenu
sportowego. To jest ważne, bo już padło tutaj pytanie. W tej części, nazwijmy to sportowej, przewidziana jest też widownia. Że jest możliwość organizowania zawodów, na przykład szkolnych, na tym basenie właśnie sportowym. Tak, my taką ewentualność jak gdyby pozostawiliśmy, projektując dodatkowo klatkę schodową, która byłaby strefą, byłaby komunikacją ewakuacji.